Odwiedza nas dzisiaj ambasador Stanów Zjednoczonych Victor Ash. Będzie to podziękowanie za współpracę w ramach sojuszu. Będzie to także wyróżnienie dla brygady, bo jest to bez wątpienia docenienie naszych zasług, docenienie wszystkiego tego, co zrobili opolscy logistycy przez te 5 lat właśnie tam w Iraku. Opolski żołnierz w Iraku po raz pierwszy wylądował w 2003 roku. W lipcu była to grupa przygotowawcza, która miała za zadanie pozakładać te wstępne, pierwsze bazy do funkcjonowania kontyngentu. Przez 5 lat, to jest 10 zmian, z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wyjechało ponad 560 żołnierzy. Well, I enjoyed it. It went much faster than I thought a tank could go. Bardzo mi się podobało. Wydaje mi się, że nie oczekiwałem aż takiej szybkości po tym pojeździe. And he made those turns very quickly. I robił te kółeczka bardzo szybko. And on behalf of President Bush and the American people, I also want to express appreciation to the Polish forces for their heroic role in Iraq and the completion of their mission, which was very successful. Chciałem także w imieniu prezydenta Busha, jak również narodu amerykańskiego wyrazić nasze podziękowania za pomoc polską w Iraku. And the 10th Opole Logistics Support Brigade played an important part in that mission. Zdajemy sobie sprawę, że 10. Brygada Logistyczna z Opola spełniała w tych wszystkich misjach bardzo ważną rolę. And Iraq today is a much safer country than it was 4 or 5 years ago. Irak jest także, co by nie powiedzieć, krajem dużo bardziej bezpiecznym niż był 5 czy 10 lat temu. Thank you very much. And I want to give you a book on the American White House for 43 of our presidents in the Thank you very much. Soon to be 44.